Zawsze chciałem być najbogatszym człowiekiem w tym kraju. Nie interesowały mnie miliony. Interesowały mnie miliardy. Są ludzie, którzy uważają, że pierwszy milion dolarów trzeba ukraść. Ja swój pierwszy milion dolarów zarobiłem w kilka miesięcy. Mieszkaliśmy wszyscy na Pradze. Na Mielczarskiego pod 22. Piki, Kurz i ja. Pewnego dnia pojawiła się Dominika. Zamieszkała na pierwszym piętrze. Pod 17 mieszkał Fanga z chłopakami. 17 zawsze spuszczał nam w pierdy. Dominika. Kurz i ja kochaliśmy się w niej na zabój. Wszystkie interesy robiliśmy zawsze razem. Ja byłem od pomysłów, Kurz od załatwiania, a Piki... Piki trzymał kasę. Zmień sobie zamek. Można go otworzyć kartą telefoniczną. Panie Borucki, dlaczego kurwa ja? Dobry jesteś. Dlatego cię wybrałem. To jest... Kręci się tu taka jedna kubata panienka. Już czwarty raz kogoś przyprowadza. No, a co by mnie to kosztowało? Drogo. Składam na mieszkanie. Chłopaki, dajcie spokój. No dajcie spokój, kocham was obu, no. Spieprzaj, za kogo ty się uważasz, za mojego ojca? Spieprzaj. Proszę pani, a ile co kosztuje? Rukę 50 loda 100. Ja nie jestem dziwką. Hostesy do tego jeden krok. Podobno zakładasz kantory za pieniądze w sztabie. O czym ty mówisz? O tym, że zakładasz kantory za pieniądze za Twocka. Wiem, z kim kombinujesz. Śmiercę ci teraz, co? No cześć. Cześć. To już nie handlujecie? Handlujemy. Tylko papiery. Mam na chacie trochę starych gazet, mogę wam opnąć. Teraz jesteśmy na giełdzie. Kupiliśmy akcję i czekamy. Piki! Piki! Zwycięstwo! Zadaliśmy! Za ile? Po 55! Tak, 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 tak! I wiesz, co ty kupiłeś? Obligacje, kupiłem po 55! Ale nasze, debilu, fałszywe! Co to jest? Co ty wyprawiasz, zwariowałeś? Pukałem, czemuś nie otwierał. Sztaba się chce z tobą zobaczyć. Ty, co to jest? Jasiu, znać panu coś do ubrania, bo się przeziębi. Ehe, zaraz! Co to jest? Co to jest? Gówniarze, nogi z dupy wam pobrywam! Jedziemy? Jedziemy. Niech mi pan to otworzy, bo... Co ty wyrabiasz? Zwariowałeś? Co wy robicie? A co się stało? Jak to co? Dobrze wiesz, co im kazałeś zrobić. Chłopaki, co wyście tam narobili? Przyślij mi rachunek, zapłacę. Przepraszam, ale dzwonię od 3 tygodni. Co miałem zrobić? Bo jestem bardzo zajęty, głównie twoją forsą. Ja wiem, że masz kolegów ważniejszych ode mnie, ale o mnie też trzeba pamiętać. W końcu jesteśmy kolegami z klasy. To były piękne, bukowe drzwi. Przestań z tymi drzwiami! Uczepiłeś się jak moja teściowa. Podjąłem życiową decyzję. Zostanę finansistą. Gdzie? Jak to gdzie? Będę inwestorem na giełdzie. Przecież to jest legalny interes. I właśnie o to chodzi.
Jak ty sobie wyobrażasz? Ale nie pierdol mi tu. Przecież nie będziesz robił tego za darmo. Ile chcesz? 20? 30%? To niemożliwe. Co jest niemożliwe? A pożyczka na kantory była możliwa? A ochrona twojej dupy jest możliwa? To na początek. Wrzuć to w giełdę. To jest tomik poezji mojego syna. Poczytaj, bo schamiałeś. Freak, no chodź. Szybciej. To pierwszy raz. Nie możemy się spóźnić. Chłopaki, jeżeli pójdzie tak jak ja liczę, zarobimy po 100 baniek na łba. 100 czystych milionów. No ale też może być gówno. Zsiem, nie masz baton? Szybciej! Chcę wiedzieć, mam kasę czy papiery. Chodźcie, no! Szybciej! Nazwiska? Berger i Free. Dzwoniłem. Chłopaki, pośpieszcie się. Plakietki upoważniają do wejścia na parkiet. Dzięki. Proszę je przypiąć w widocznym miejscu. Tu jest dość widoczne miejsce? Tak, wystarczająco widoczne. Proszę pani, ale tu jest błąd. Niemożliwe. Freak. Nazywam się Frycz. Czy tak dobrze? Chodź, kretyn, gruby, dostajesz lał. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Ile można czekać? Nie krzycz, nie mamy czasu. Na nas, szybciej. Ty, Dominika. Jaka Dominika? Dominika, nasza Dominika, chodź! Jaka Dominika? Chłopaki, poczekajcie. Czy widzisz ją gdzieś? Co mnie teraz obchodzi Dominika? Odbiło wam? Wsiadacie czy nie? Dzień dobry, witam państwa na piątej sesji warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Oto wyniki. Tonsil 34500, spadek kursu o 9,2%. Wulczanka 37500, kurs bez zmian. I na koniec żywiec. Pierwsze notowanie. 88 tysięcy złotych. Co jest to, panowie? 120 baniek w 5 minut. Widziałeś Dominikę? Chuda dupka. To lepsze niż seks. 120 baniek. Co, gruby, miałeś organ? Wiecie, kto tu lał? Bierut, no. Bierej. No. Jaruzelski. No. A teraz chłopaki. My to dajemy. Chłopaki. Chłopaki. Z tego można wyciągnąć prawdziwe pieniądze. To znaczy ile? Co najmniej bańka zielonej na głowę. Zimny milion. Żartujesz. Co najmniej. Kurt! Ujebało was? Róbmy forsę. Za artystów pieniądze. Za wielką forsę. Zakładam Towarzystwo Popierania Łebca w Gnojku z Mielczanskich. Będzie śmieszne. Panie starszy. Pamiętasz, Pikularu, że twoja stara rozwaliła nasz szałas? Robimy stryki. Na głowę. Zwariowaliście? No, pękasz, twoja stara mieszka teraz na Ursynowie. Ja pękam? Ja pękam. Nie ma mamy. Nie ma mamy. Na kolasa! Na kolasa! Kajdan! 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 Kajdan!
Agencja na Kluczej 300 milionów. A w Izabelinie? 250. Co, oni sobie w jajo lecą? To nie jest agencja rolna. Jedź tam i przetrzep księgowość. Daj mi tu Hoffmana. Ja nie jestem izba skarbowa. Powiedziałeś mi, że wejdę w giełdę. I dobrze powiedziałem. Wykażesz się, to pójdziesz wyżej. Na razie musisz się jeszcze dużo uczyć. Czego mam się jeszcze uczyć? Sprawdzać księgowość w burdelach już umiem. Potrzeba nam 15 firm, żeby wprowadzić ten szmalny rynek, więc kup najlepiej stare, są bardziej wiarygodne. Sam sobie kup, póki co jeszcze u ciebie nie pracuję. Pokorne cię ledwie matki z się. Mamusia mi tak mówiła, znajdź dla niego te firmy. Chłopaki, wczoraj 92, dzisiaj 101, no? 101. Nie sprzedajemy. Ale gruby! Na razie jeszcze nie. Mam cy. Słuchajcie, Zachód wchodzi w Żywiec. Ludzie będą kupować. Dobrze, dokupiłem jeszcze. Słuchajcie, eksport idzie do góry. Chyba ma układy z Belwederem. Wchodzimy w to? Znaczy, ja wchodzę. Za ile wchodzisz? Skąd masz pieniądze? Zostawiłem mieszkanko. Kurczę! Poszalałeś? Nie gra się całą forsą. Przerżniesz, ostrzegam. Ostrzegam, gruby. Grałeś kiedyś sam ze sobą w pokera? Co ty pleciesz? Widzieliście? Co? Jak to co? Wiecie, kto to jest? Kajzar. Zawsze wygrywa. Trzecia kasa na parkiecie. Prawe ucho kupować, lewe sprzedawać. Nie pomyśl się na miłość boską. Dominika? Stało się coś, żeś sobie o mnie przypomniał? To dla ciebie. Bazon mi wynieśli. To usłysz. Kupiłam mieszkanie na Mokotowskiej. Chciałem się z tobą zobaczyć, bo bardzo się za mną stęskniłeś. No. Kawa czy herbata, tylko szybko, zanim mi wszystko wyniosą. Co zrobisz, będzie okej. Okay. Jak dla mnie, może być kawa z herbatą. Pół na pół. Mogłabym poczęstować cię koniakiem, ale też wynieśli. Miałem kupić szampana. Trzeba było. Przepraszam, chcieliśmy to zabrać. Rania? Tak się nazywała ta twoja popuga? Ania. Zostaw ją, niech śpi. Dlaczego ona ma spać w dzień? Bo to jest moja papuga, w dzień śpi, a w nocy fruwa. Proszę pani, te worki zabrać? Zabrać, a po klucze przyjdę później. Dziękuję, to wszystko. Ile? Ile możesz? 10, 30, 100? Nie mogę, nie mam. Mówiłam ci, kupiłam mieszkanie. Dobra, nie ma sprawy. Bardzo ci potrzebne? No. Pożyczyć nie mogę, ale mogę coś od ciebie kupić. Kupić? Co kupić? Ubranie. Chcesz kupić moje ubranie? No. Za koszulę i kamizelkę dam ci 8 baniek. Okej. Okay. Spodnie 20. I nie targuj się, to jest ostateczna cena. Agacie. Ile za Agacie? Agacie. Gratis.
Dzień dobry. To co, we wtorek? We wtorek. Przepraszam bardzo. Panie Borucki, dzień dobry. A, dzień dobry panie pan Borucki. Frycz. Nie mogę we wtorek, w środę. Panie Borucki. Pamiętam. Dajcie mi moją wizytówkę. Pan wpadnie do mnie. No i co? Masz pieniądze? Kurz, czy ja wyglądam na handlarza starzyzną? Pająk, masz pieniądze czy nie? O, taki grat, kto to kupi? Jaki grat, co ty pierwszy raz go widzisz? Masz pieniądze czy nie? No. No? 20. Jaki kurwa 20? Ty na ile się umawialiśmy? Umawialiśmy się na 25, tak? Na 25. Mam 20. A jak żywiec będzie na sprzedaż, to kupuj dla mnie za 40, rozumiesz? Okej. Okay. Zapierdane, człowieku, żyjesz ze mnie, nie? Dobry. Cześć. 18 notowanie warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Żywiec 133 tysiące złotych, wzrost o 9,8%. Yes! Yes! Kurc! Naucz się, dupy. Nigdy nie gram wszystkim. A ty pieprzysz, piki, no. Dwa razy rzutko, proszę z lodu. Mówię wam, że się na tym przejedziecie. Część mojej forsy pracuje w długoterminowych pożyczkach. Jaka część? No? Tyle. Ludzie, którzy ode mnie pożyczają na bardzo długo. Ja w każdej chwili mogę zażądać zwrotu. Tak jakby to była lokata a vista. Bardzo wysoko oprocentowane. Ruby, nie tak. Ile masz? Co to? Urząd Skarbowy? Kto ci broni robić pieniądze na własną rękę? Skąd ty tu wiesz, że ja nie robię pieniędzy na własną rękę, co? Przegnę nas mówię? Jak? Ci z zaklopu. Ale tu chodzi o pracę, Grubciu. O skalę. Tego nie zrozumiesz, bo ty jesteś nikim. Taki sam jak twój ojciec, tak. Zmieniał kołnierzyki u koszuli, bo mu było żal na nowy. Tak? Tak sądzisz? I kto to mówi? Biedny sierotu. Sufletu od omletu nie odróżnisz. Ty masz klasę? Wiesz, co to jest suflet, czy nie? Wiesz? Jasne, że wiem. A ty i tak jesteś kutwa. Kutwa? Kutwa. Stawiam kolejkę i co? Kurcz! Kurcz, chodź, gruby zwariował! Chodź, chce nam postawić kolejkę, no chodź! Co? Gruby stawia nam kolejkę? Jak tak, to ja stawiam kolejkę wszystkim, którzy siedzą przy barze! Tak, 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 tak! Ludzie, panie pozwól! Ludzie, ludzie, posłuchajcie! Posłuchajcie! A ja stawiam cały sali! Yeah! A teraz gruby! Yeah! Przepraszam, która może być teraz godzina? Niestety nie mam zegarka. Super jesteś. Czyja ty jesteś? Tatusia. Niespodzianka to niespodzianka, mój charakter. Poczekaj chwilę, nie?
panowie. Fryk, zapinaj pasy. Ale dobrze, tańcz! Ładnie tu. Trochę jak u dentysty. Przynajmniej mam tu klimatyzację. Ale ciągle coś mnie męczy. Jakieś pyłki, kurze, krew mnie zalewa. Powinienem żyć w namiocie tlenowym. Niech się pan nie martwi. W końcu każdy na coś umrze. Ty też jesteś na coś chory. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. I co? Dalej kręcisz salami? Nie, teraz kręcę kiełbasę. Za 500 baniek kupiłem akcję sokołową. Proszę z nikim nie łączyć. Rozumiem. Wiesz, czemu ja z tobą rozmawiam? Bo jestem młody, bezczelny i wygadany, panie Borucki. Poproszę dwie karty. Mam wobec ciebie dług wdzięczności. Chcę ci dać szansę. Chcę, żebyś ze mną pracował. Mogłeś wtedy uciec ze szmalem, ale nie zrobiłeś tego. Siadaj. Dziękuję. Potrzebuję kogoś z otwartą głową. Kogoś, komu mogę ufać. Panie Borucki, dzięki za szansę, ale chcielibyśmy pracować sami. Chcielibyśmy? Co ty ciągle kręcisz z tymi kolesiami? Flip, to nie jest twoja liga. Będziesz ich nosił całe życie na plecach? Oni cię ciągną w dół, ja cię pociągnę w górę. Co ty myślisz, jak zarobisz parę milionów, to coś będziesz mógł? Nic nie będziesz mógł. Niech się pan nie obrazi, ale chciałbym coś zrobić sam. Sam to możesz puknąć alpinistkę. Zostaniesz w detalu. Zastanów się, Frick. Ja poczekam. Jaką alpinistkę? Bez Pikiego i Kurca nic nie zrobię. Ja nie prowadzę ochronki, prowadzę firmy. Panie Borucki, jaką alpinistkę? Odwróć się. W interesach trzeba mieć oczy nawet na plecach. A teraz prezent. Kupuj działki na Pradze. Chyba na cmentarz. Nie, na biurowce. W Warszawie dupy wiszą nawet za oknami. Jak Boga kocham. Nie ma drugiego takiego miasta na świecie. Dzień dobry. No i co, cały biurowiec umyłaś? Cały. Czego się napijesz? Piwa. Róże. Małe. Co będziesz jadła? Stek. Fryt. Majonez, ketchup? Majonez. Z majonezem. Przepraszam. Dominika! Dzwonię, rozmawiam tylko z sekretarką. Co jest? Frick, nie mogę teraz rozmawiać, zadzwoń do mnie. Dominika! Naprawdę nie mogę, cześć. Stopa procentowa została obniżona z 23 do 22%. O, bardzo dziękuję. Dzisiaj będzie to samo. Kurcz, Kajza. Bez cukru. Dzięki. To ma być szarlotka? To jest gówno. Co za krety to zrobił? Pycha. Smacznego. Biedny kaleko. Jak ty możesz to jeść? Ja ci upiekę szarlotkę. Na ciepło. Z bitą śmietaną, lodami waniliowymi. Kurde, coś się dzieje. Zobacz, o co chodzi. Cześć, panowie. Co się dzieje? Jaki jest problem? Przepraszam. Co jest? Żywiec spada. Co? Żywiec spada. Kurwa. Żywiec 99 zł. Spadek o 10%. Spadek o 9,8%. Dwa tygodnie i koniec z nami. Koniec. Koniec, rozumiecie? Mnie nie ma, was nie ma, nic nie ma. Kurna, czy to do was nie dociera? Ciebie nie ma, mnie nie ma, jego nie ma. My nie pożyczamy na procent biznesu, Frick.
Jak tak mogę na to wpaść? Przecież o wszystkim było napisane w gazetach. Pierdolę, to sprzedaje wszystko. Mamy tego tyle, że jak rzucimy wszystko, to cena spadnie jeszcze bardziej na łeb. Nie niszczmy rynku, nie rób tego. To ty masz tyle, grubasie, ja nie mam nic. Kupowałem zapożyczone... A ja ile spadzę, rozumiesz? Ale muszę głosić mieszkanie, rozumiesz? Nie tak głośno, poczekajcie, gdzie ja będę spał? U ciebie? Z tobą? Nikt ci nie kazał. Mówiłem, nie wariuj? Mówiłem, nie przeszarżuj? Chcę mnie w dupę swoją ostrzegaj, jesteś kutas, myślisz tylko swoje pieniądze. Dobrze się dla nich powiesić, nie? Umówiliśmy się, że będziemy koordynować nasze decyzje. Nie sprzedawaj, to nie fair. To jest kretyna? Te akcje to jest wszystko, co ja mam. Muszę, zrozum. Kurde, poczekaj, gruby! Pala, a ja stój. Pierdolę. Gruby, poczekaj, gruby, stój! Chodź, coś tutaj, no kurde. Chłopaki, kurde. Kajzer. Przyszedł mi do głowy Kajzer. Zagrał źle? Zawsze wygrywa. No ale co chcesz zrobić? Pójdziemy do niego i co? I co mu powiemy? Panie Kajzer, jesteśmy palentami, zestawiliśmy mieszkanie i samochód. Jak pan nam nie powie, co zagrać w przyszłym tygodniu, to jesteśmy w dupie, już nas nie ma. A on co? Ze szczerego serca oczywiście nam to powie, tak? Nie, jak to sobie wyobrażasz? Nie powie nam. Właśnie to musisz załatwić. Cześć. Jak to dobrze? Cześć. Jestem ustawiony z pękiem. No i co? No. Co no? Kurde! Samolot ci się zepsuł. Straciłem na tym twoim gracie. No. No. Nie. Napijesz się? Jestem zaszyty. To może masz ochotę? Wiesz, ile kosztuje miejsce na stricie? Miliard. Przemyśl to. No. Spróbuj tego. Fachowiec. No. Kajzer. Kajzer. Kajzer to duża postać. Kiedyś był sekretarzem w Olsztynie, a teraz pierze na giełdzie pieniądze od Foskera. Ty, o tym to ja czytałem w gazetach. Robią dla niego dwie osoby, jakaś Lala i Hoffman. Witzia Hoffman? Witold Hoffman Makler. Ty, to teraz makler jest, tak? No. Robi giełdę dla Kajzera. Co czwartki gra w kasynie. O, sowa mu sypie. Jesteś wielki, a masz coś na bicia? Gra w pokera, wysoko i przegrywa. No dobrze, tylko że to ja wiem, sam z nim wygrywam. To się... Coś jeszcze? No. Jeszcze to jeździł po pijaku. No i co z tego? No i dał się złapać. To w czym jest problem? Kajzer go wyciągnie. Kajzer go nie wyciągnie, w tym jest problem. Kajzer by go zabił, gdyby się dowiedział. Jesteś farciarz. Złapali go na Pradze. Teflon ma jego papiery. No. No. Ten Wicio. To ma jeszcze jeden problem. No. Ciszyna! Właśnie kombinuję przeniesienie do drogówki. Haltujesz frajerów na szosie. Robota zdrowa na świeżym powietrzu. Za 3 mandaty wypisuję kwit większy niż moja miesięczna pensja. Nawet podanie napisałem. Ale podarłem. Za uczciwy jestem. Jasne. Zawsze to miałeś w sobie. Kurc. Powiedz uczciwie, Pomilczarskiego to kim ja mógłbym zostać? Albo bandytą, albo policjantem. Zresztą ciągle się waham. No, mogłeś być jeszcze gospodarzem klasy, ale Fisiakowa mówiła, że musiała cię wyrzucić, bo biłeś dzieci. Ale za to był spokój. O, był. Teflon. To co z tym robisz? Syf, synu.
Prawko to małe piwo i dla ciebie bym je załatwił, ale ten twój Hoffman miał przy sobie pół kilo prochów. Pół kilo kapujesz. No, chyba, żeby się okazało, że on nie miał tych prochów. No, chyba, żeby się okazało, że nie miał. No właśnie. Bo jakby tych prochów nie było, to miałbym do ciebie osobistą prośbę. Bardzo uzdolniony. Już drugi raz oblałem egzamin do muzycznej. Mój starszy, co ci kretyni tam wyrabiają? Cicho! Miało być po ojcowsku! A za miesiąc znów egzaminy. A na czym on gra? Jak to na czym? Na akordeonie. O, ciasna. O, o, za krótka. Fanga, cześć! Cześć, Kurc! Żeś się ubrał w kurtkę, cześć, chłopak. Co tam? Cześć. Cześć, panią, witam. Nie pali. Słuchajcie, chłopaki, jest do zrobienia interes. Krótki, mały, za duże pieniądze. Pasuje? Stoi sobie samochód na parkingu i trzeba go dostarczyć. Czysty interes. Duża kasa. Może być? Przepraszam pana, ale pana miejsce jest na dole. Panie, musiała chyba zajść jakaś pomyłka. Nie, proszę pana. Na pan miejsce na dole, proszę bardzo. Dlaczego mnie nie wprowadziłeś? Siedziałem na dole z tą całą kołotą. A jak myślisz, dlaczego? Chcesz, żeby pokazali nasze zdjęcie w Wiadomościach Wieczornych? Wiesz, co powiedzieli? Że czołowy finansista warszawski pokazuje się właścicielem agencji towarzyskiej, który ma domniemane kontakty z grupą przestępczą z Otwocka. Z jakiego Otwocka? Jak trzeba było prowadzić lewą księgowość, to byłem dobry, tak? To ja ryzykowałem, nie ty. Ile obracam twoimi pieniędzmi? Ile ostatnio zarobiłeś na giełdzie? A ty ile? Kajzar, to nie jest miejsce. Nie bój się, nie bój. Żaden dziennikarz nas nie zobaczy. Osoby, kto zgubił informacje? Pieprzysz jak dziewica. Spierdolaj. Kto nas słyszy? Jeden kompel rozmawia sobie z drugim. Dzisiaj wszyscy wymieniają informacje. Uchujałeś? Myślisz, że będę sypał kroki Kajzara? Przecież za dwa tygodnie znajdą mnie z obciątymi jajami. To nie jest śmieszne. Miałbyś z tego prawdziwą kasę. Prawdziwą znaczy ile? 25% od każdej udanej transakcji. Na początek masz to wszystko, co przeglądasz. Spierdaj, kurczę. Nie było tej rozmowy. Naglądałeś się filmów i teraz zdrożnie już głupo. Co myślisz, że to wideo? Chcesz mnie kupić za 2000 dolarów? Wiesz, co się pierdalasz? Ciesz się, że o tym zapomnę. Już zapomnę. A Wiciu, teraz ja przychodzę do ciebie i daję ci 25%. Jak ty przyjdziesz do mnie, dostaniesz już tylko 20%. Spierniczaj, jesteś utonem. I do tego głupi. Przepraszam, pan Hoffman. Tak. Telefon do pana. Halo. Szanowny pan Witek Hoffman? Tak, Witold Hoffman. Chciałbym zwrócić szanownemu panu prawo jazdy, kluczyki i samochód. O co panu chodzi? Kim pan jest? Jestem przyjacielem pana Kurca. Dzwonię z wódki przed hotelem, gdzie na szanownego pana czeka. Niech pan wyjdzie. Thank you.
Szanowny pan Witold Hoffman? Proszę wracać do kasyna. Odprowadzimy samochód szanownego pana na parking. Proszę je zatrzymać. Kluczyki to nie problem. Wóz będzie zamknięty. Co? Nie no, zrobiłeś, ale te kluczyki to nie wszystko. Zaleźli, muszę mieć coś jeszcze. Pół kilo pro. Jak się Kajzer o tym dowie, to cię zapierdoli, bo ci licencję zabiorę. No. Mają mnie zeznanie, jestem w kompletnej dupie. Witaj. Wiciu. Co ty się martwisz? Ty wiesz, jakie ludzie mają problemy? Problem stary to jest załatwić miejsce w szkole muzycznej dla zdolnego artysty. To jest problem. No ty już nie masz problemu. Chyba, żebyśmy się pokłócili, ale... Kurt. 25, ok. 20, synu, a nie 25. 25 to ty mogłeś mieć. Kłócimy się o to? No nie. Wiecie, która godzina? Mostostaw. Kupujemy za całą forcę. Hoffman ma to potwierdzić. Znaczy... Dzień dobry. Co zaczekać? Jak to za całą forcę? Nie. Wierzycie mu? Na co mam czekać? Na co mam czekać? Mam tylko pół godziny. Muszę zawieźć zlecenia na giełdę. Zawieźć dyskietkę i zdążyć ją wklepać. Czy on zwariował? Spokojnie, Piki. Powiedział, że zadzwonił o 10, tak? Tak. Jest już 5 po. I nie dzwoni. Wierzycie mu? Tak. Tak, tak, tak. Pamiętam. O 4. Tam była cała nasza forsa. Na żywcu straciliśmy połowę. Cała forsa na Mostosta? Jak teraz damy dupy, to koniec. Nie histeryzuj, ty. Słuchaj. To jest bank. Ja tu pracuję. Jak nie wyjdę stąd za 10 minut, to mnie wypierdolą, rozumiesz? Fryk, co robimy? Czekamy. Dzwoń, kurna, dzwoń! Panowie, torcik. Panie Tomeczku, panie Jacku. Dziękujemy, panie. Dziękuję bardzo. Tomeczku, bardzo proszę. Ach, pani ma dzisiaj imieniny. Przepraszam, wszystkiego dobrego, panie Janie. Pyniu, poczęstuj pana tortem. To jest nasza nowa koleżanka. To co, chce pan tego tortu, czy nie? Nie, dziękuję. My się znamy. Przepraszam za toaletę. Nie mogę dłużej czekać. Za późno. Mówiłem ci, że to pizdryk? Pizdryk? Mówiłem ci! Panie Tomeczku, czy coś się stało? Nie, nie, wszystko jest w porządku. Następnym razem zjemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak? Tak, słucham. Dzięki. No i? Klepuj zlecenie. Jest! Dawaj! Szybko, grubo samochód! Co tam się dzieje? Kurde, zobacz, co się stało. No zobacz, no. No, no, no. Rozkraczyli się. Dupa. No co, spać też nie może. Za 5 bajek zrobiłem to w 15 minut. Za 15 minut tą dyskietkę możesz sobie wsadzić w dupę. Kurna, no! Piki! Piki!
Nie zdążył. To idź sprawdzić. Co sprawdzić? No, no i co jest? Okularus. No co jest? Piki! No co, Piki? Chłopaki. No? Co? Chłopaki. Pikularus, co ty? Co Piki, jest? Nie wygłupiaj się! Piki! Piki! No? Mam nadzieję, że będziemy bogaci. Jest!